tym kanale bardzo często robię pick-upy i moje zakupy, no ale niestety nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkiego, no ponieważ z tego po prostu za dużo. Jesteśmy w tyle jakieś 380 tytułów, więc postanowiłem dzisiaj zrobić streszczenie i pokazać Wam pewnie ze 150 tytułów, mam nadzieję, że w miarę ekspresowo. Nie będę się zbyt rozgadywał, będę starał się po prostu streszczać i mam nadzieję, że się wyrobimy w miarę gładko. Zapraszam Was, wszystko oczywiście bez żartów, na spokojnie. Zaczynamy od moich zakupów z dzisiaj. SOCOM, pierwsza część, US Navy SEALS, gra taka taktyczna, wojenna, znaleziona w Lumpexie dzisiaj. Kiddies Party Pack. O, też z Lumpexu. Jest to gra firmy Phoenix, a jeżeli nie znacie, oni robią raczej taki mały nakład, ale gry są kiepskie. Również znaleziony dzisiaj Psychonauts na PlayStation 2. Moi kochani, nie miałem w kolekcji tego oryginalnego wydania. Wreszcie jestem bardzo zadowolony. RC Revenge Pro. No, grałem w to na komputerze, jak byłem mały, więc fajnie, że może teraz zawitać w mojej kolekcji. Gra, w której się gra samochodzikami sterowanymi takimi. Spoko. Airborne 64. Gra na Nintendo 64, w którą w ogóle nie grałem, ale jest ekskluzywem, więc oczywiście jak najszybciej ją zgarnąłem z lumpa. Star Ocean Divine Force. Kolekcjonuję wszystkie gry z serii Star Ocean, więc oczywiście tą zrobiłem preorder. A trochę żałuję, bo fakt jest taki, że teraz już ona staniała i też nie jest najlepszych lotów. Call of Duty Remaster. Bardzo dobry remaster dla tych, którzy lubią oryginalne Call of Duty. Oczywiście te Modern Warfare. Fajna sprawa, kupiona za grosze. Talos. Wiem, że to jest gra, w której się rozwiązuje zagadki, gra indie. Przez długi czas na nią polowałem, potem o niej zapomniałem i tak udało mi się ją zdobyć ostatnio za grosze. Chicken Little. No to chyba ten, nie? Kurczak maleńki, malutki, coś takiego. I to jest część kolejna. Ja tam lubię tego rodzaju gry, nie? Disneya, takie trochę dziecinne. Mam tego od groma dzisiaj, więc przygotujcie się. Mówię to przed chwilą. Piotruś Pan. Oczywiście to jest od twórców Disneya, którzy zrobili taką grę jak Tarzan. Jeżeli podobały Wam się gry w tamtych czasach jak Herkules, to tata Wam powie, też Wam się spodobać. Mi się podoba. Turbo Truck. Od Phoenixa znowuż, od tego piekielnego wydawnictwa. Małe nakłady, kiepskie gry. Ale no, jako kolekcjoner lubię. Mamy Socoma 3. Ja nie grałem w ogóle w Socomy. Gdzieś tam kiedyś spróbowałem, ale pamiętam, że były dla mnie za trudne, bo były zbyt taktyczne. Ja wtedy lubiłem po prostu łatwe gry akcji. No ale czas nadrobić i będę zbierał do kolekcji wszystkie. Board Game Gallery. Ta gra jest nawet taka kosztowna. Od Phoenixa znowuż. Co to są? Warcaby, szachy i tego rodzaju gry. Ale do kolekcji. Lubię gry PlayStation 2. Turok Ewolucja. Przez długi czas szukana przeze mnie, jakoś tak nigdy nie miałem okazji kupić je za grosze, ale chciałem do kolekcji i miałem nadzieję, że trafię w lumpie, no i dzisiaj trafiłem. Star Wars Battlefront. Przez bardzo długi czas szukałem tej pierwszej części, no bo problem jest taki, że zawsze są płyty porysowane, bo brakuje manuala. A tu się udał mincik. Narnia i tu jest dopisek. Prince Caspian, to jest chyba kolejna część z tego, co wiem. No niestety zrobiłem błąd kupując to w lumpie, czy tam 6 zł wydałem, ale wersja na Xboxa to jest ta, którą bym chciał, no ale jest do kolekcji. Babe w świnkach w mieście, w ogóle totalnie inaczej sobie wyobrażałem gameplay. No jestem trochę zaskoczony tym, że ta gra bardziej przypomina Simsy niż... No ja myślałem, że to będzie platformówka, nie? A film lubię, to jest wiecie, film naszego dzieciństwa. Broken Sword. Shadow of the Templars Director's Cut. Bardzo się cieszę, że trafił do mnie. To jest taki delikatny remake, poprawiona wersja Broken Sworda. Wolę oryginał, ale do kolekcji musiałem mieć to w kolekcji. Big Box PC Necro Doom. Gra samochodowa na silniku, taka Duma. No bardziej ona właśnie przypomina w ogóle Duma, nie? Że strzelamy, jeździmy samochodami, Carmageddon. Fantastyczna sprawa, nie? Do kolekcji jak najbardziej za parę złotych. Disgaea 3. To jest ta definitywna edycja gry, serii, którą ja bardzo szanuję, taktycznej. Taktyczny oterpek. Spoczko. Gra, która wzięła mnie z zaskoczenia i jest to Deadlight. Bardzo, bardzo mi się po Limbo ta gra podobała. To jest platformówka z zombie apokalipsa. Super sprawa.
niemieckie wydanie gry, która się nazywa Windstorm. Ust Wind, bo to niemiecka wersja. To jest gra dla, jak to się mówi, Natalia? Dla koniar. Dla koniar. Naruto Ultimate Ninja 2. Gdzieś mi się udało zdobyć jedynkę, więc teraz jest i dwójka. Chyba trójkę też gdzieś tutaj mam. Z Lumpexu. Bardzo się cieszę, że oczywiście jest w mojej kolekcji. Total Spice. Nie pamiętam, jak to się nazywało po polsku, ale ja bardzo, bardzo lubiłem tą bajkę na Fox Kids. No niestety gra nie jest aż tak fajna, to jest raczej zestaw minigierek. Niestety. Fritz. Jest to gra o szachy. Nie jestem jakimś tam największym fanem, ale była po taniości, to sobie wziąłem. Bo lubię gry ekskluzywne na PlayStation 3. Yoshi Touch and Go. Udało mi się ją ukończyć na Wii U, wiecie, mam na emulatorze. Kupiłem Wii U i była już zainstalowana, no ale nigdy nie miałem do kolekcji, więc jest i ona. Resident Evil Zero. Oczywiście potrzebowałem to jak powietrze, to jest Resident Evil oryginalne wydanie. Mam też na PlayStation 4 ten bundle, ale no musiałem, w lumpie była to, musiałem, no. Wybaczcie. Final Fantasy Crystal Chronicles. No, oczywiście Final Fantasy, ja jestem mega, mega tutaj fanem serii, więc i też musiało się znaleźć Final Fantasy. Punchline. Tak bardzo mi się podoba okładka do tej gry, że nie mogłem się powstrzymać, żeby ją nie kupić na traderze za 30 zł. The Girl and the Robot. Jak widzicie, amerykańskie wydanie. Gra indie, która chyba chciała być Ico, która chciała być Last Guardian. Na budżecie. Tesla Guard. No tak się składa, że nie za wiele w tą grę grałem, ale widziałem, że niedawno ogłosili kolejną część w ogóle. No chyba fajnie, nie? O, mamy tutaj niemieckie gry. Indiana Jones na Wii. Stab der Kornigen. Dwa. Star Wars The Force Unleashed. Wydanie na Wii, które jest inne od wydania na PlayStation 2, Xbox 3, tych wydań jest od groma, ale na jakimś lopisie z Natalią za tam, nie wiem, parę złotych kupiłem to. To mam, nie? Piraci z Karaibów. Kolejne niemieckie wydanie. Był facet na traderze, który sprzedawał gry po niemiecku i wszystkie te gry kupiłem po tam po 5 koron, po 6 koron, więc brakujące tytuły po prostu zgarnąłem. Beach Volleyball. Gra w siatkówką z półnagimi kobietami. W mojej kolekcji zawsze znajdzie miejsce. Jackass The Game. Uwielbiam Jackassów, uwielbiam ich filmy, ten DVD. Mam w kolekcji, więc gra też się musiała znaleźć. Jeszcze nie grałem. Fire Warrior. Na PlayStation 2 gra ze świata Warhammer. Bardzo lubię Warhammera, więc musiała się oczywiście znaleźć też gra. Shaman King, wydanie amerykańskie, oczywiście nieograny przeze mnie, ale do kolekcji. Psychonauts 2, jedna z moich ulubionych gier wszechczasów. Niezapomniane doświadczenie, musicie zagrać, jak nie graliście jeszcze. O, zasypujesz mnie tymi grami. No. Beat Trip Saga. Jest to taka... next. Wreszcie się pojawiła gra na PlayStation 1. Smurfy. Była po taniości, to jest platformówka, a ja lubię platformówki i lubię smurfy, więc... Little Hope! I Until Dawn, ci twórcy zaczęli robić całą serię, Dark Picture, wszystkie tutaj będą po kolei. Way of Samurai 3. No to jest całkiem fajna, szanująca się seria, polecam wszystkim kolekcjonerom. Tokyo Ghoul. Natalia, ty oglądałaś Tokyo Ghoula, prawda? Fajne, nie fajne? No, okej, ale już zapomniałam, o co chodziło, więc takie... Ale gra jest. Xenoblade Chronicles 3. No, nie pokazywałem nigdy, że mam kopię, więc teraz pokazuję. Gdzieś tam się coś mówiłem, ale nie pokazałem. Najświeższa właśnie z tego Dark Picture Series, The Quarry. Na Xboxa kupiona za 20 zł. Vampire the Masquerade Swang Song. Nie jest jeszcze przeze mnie ograna, ale wygląda tragicznie ta gra. Też za grosze. W ogóle gry na Xboxa wszystkie tanie. Dodatek do Pathfindera, CRPG klasyczny, piękny. U nas w sklepie tutaj jest on za tam 50 zł, można kupić na Xboxa, na PlayStation 4 droga. Greedfall, Golden Edition. Bardzo chciałem złotą edycję, oczywiście to jest ponoć taki gothic jeszcze do ogrania. House of Ashes, Dark Picture Series, kolejna część.
Woody Woodpecker, znaleziony w Lumpeksie, więc wziąłem jak najbardziej. Armored Core 9 Breakers, zbieram wszystkie Armor Core'y, więc tutaj do kolekcji jest kolejny armor. Mortal Kombat Gold, czyli mój ulubiony Mortal Kombat. Tak się okazuje, że ten trójwymiarowy najbardziej mi się podoba, to jest złota edycja na Dreamcasta. Aleluja. Akiba Strip, kolejna część, gdzie w Tokio rozbieramy dziewczyny na ulicach. Czyli to, co lubię najbardziej. The Dungeon of The Amulet of Chaos, Chicken Edition. Komedia a la Diablo. Ta nazwa, nie? Fobia, no co, survival horror na PlayStation 4, taki sobie, ale do kolekcji jak najbardziej. Sniper Elite 4, uwielbiam tą serię, zaraz po Hitmanie, moja ulubiona skradanka chyba. Risen na PlayStation 4, wyszedł ten taki wersja HD, odświeżona, ładna. Jak nie macie, to się zaopatrzcie, Risen jeszcze jest spoko, po gotiku, bomba. Split Second. Tu jest ten dopisek, ale to jest w wersji PAL tylko. Ja lubię tą te ścigałki, po Need for Speedzie to jeden z moich ulubionych. Alice Madness Return. Bardzo, bardzo lubię tą grę. Wiem, że nie jest jakiś tam ocen najwyższych, nie ma, ale to jest jeden z moich ulubionych. Atmosferyczna, to jest dla mnie najważniejsze. Kingdom of Amalur Reckoning. Taki soft ten remake'ik, nie? Taki wersja HD na PlayStation 4 gry, która nikt w to nie grał, ale wszystkim się podoba. Zombie Army Trilogy, spin-off właśnie tej serii snajperskiej. Bardzo fajnie, że wyszła taka trylogia. Bardzo wam polecam. Escape from Monkey Island. Pierwszy Monkey Island, który nie do końca mi się podobał. No i jest też trójwymiarowy. To nie do końca moje klimaty. Micro Machines. Oczywiście na Pegasusie się mega zagrywałem tą serią. Teraz to już tak aż taka fajna nie jest, ale do kolekcji bierę. The Evil Prophecy, McFarlane's Evil Prophecy. Wiecie, w ogóle nie grałem w tą grę, ale znalazłem ją w Lumpeksie i bardzo mi się podoba okładka. Konami, bierę. Piła 2. Przez bardzo długi czas nie mogłem znaleźć w ogóle tej gry, aż tutaj ni stąd, ni zowąd. Lumpie sobie, hops, pojawiła się. Jeden z najlepszych filmów i jedna z najgorszych gier na PlayStation 2, Fight Club. Nie polecam. Spectrobes, a to chyba Origins, prawda? Tak, to jest Origins od tego pana z Niemiec znowuż, to niemieckie wydanie. Fajna seria na DS-a, na Wii jest też część. Why not? Red Faction z Limited Runa udało mi się zdobyć jedną z moich ulubionych gier dzieciństwa. Red Faction, strzelanka, polecam. Fire Emblem Warriors, no ja nie jestem fanem serii Warriors, ale Fire Emblema lubię, więc kupiłem. Neptunia X Sengra Kagure. Mamma mia, ta seria to jest zawsze droga, a żadna z tych gier tak naprawdę nie jest dobra. Ale kupiłem za grosze. Mafia Trilogy. Dla tych, którzy kochają mafię, musicie zdobyć tą trylogię odświeżoniutka, ładniutka i pachnąca. LX2. Do dzisiaj przeze mnie nieograny od Pirani, czyli twórców Gothica. No, ponoć dobry. Ponoć dobry. Bulletstorm. Polska gra, którą bardzo, bardzo szanuję. Ukończyłem ją kiedyś i pamiętam, że bardzo mi się podobała, szczególnie kopanie. Remnant from the Ashes. Ponoć fajny, taki nie ten, soulsowy. Operation Babel. Moi kochani, nie wiem czemu to mam, nie wiem skąd to mam. Jakiś od RPG, od Nisa. Nie wiem jak on się w ogóle tutaj znalazł, ale jest. Dead Gambit, wydanie na Switcha, poprawione, polepszone z jakimiś dodatkami. Wziąłem, bo nie było drogie. W sklepie. Battle Axe na Switchka. Oczywiście to jest taki beat'em up, bardzo dziwny, z bardzo dziwną kamerą, ale jest. Space Invaders Invasion Day na PlayStation 2. Simsy 2 na Xboxa. Bo były w lumpie, a lubię Simsy. Code Veronica, wydanie japońskie. W lumpie było kilka gier, więc wziąłem wszystkie. Valkyria Profiles. Valkyria, Guilty Gears, XX, też japońskie wydanie. No i Dragon Quest 8, japońskie. Astro Boy, oczywiście próbuję zdobyć wszystkie, jakie są. Broken Sword, jest to część Angel of Death, wydana tylko na PC niestety, ale do kolekcji wziąłem. Agatha Christie, kolejna. Star Wars Squadron. Nie mogę się doczekać, aż w to zagram. Ponoć zajebista giera.
A oczywiście na Game Passie pewnie zagram. Crash Bandicoot 4. Na Xboxie, tam gdzie jego prawowite miejsce. Vampire Reign, część druga. Taka trochę kolekcjonerska, ale straszny krap. Star Ocean. Kolejny, mam po japońsku, teraz mam pala. Aj, fajne wspomnienia. Walking Dead Survival Instinct. W lumpie wziąłem, w serialu nie oglądałem do dzisiaj, ale może obejrzę kiedyś. Cursed Crusade. Wiecie, nie? God of War i potem wszyscy próbowali zrobić ripoffy. Watchmen. Uwielbiam ten film, chyba jeden z moich ulubionych o superbohaterach. Little Dragon Coffee. Gra, w której prowadzimy kawiarnię. Taki joterpek. Dla Natalii pewnie ona powinna zagrać, ale pewnie na Switchu by chciała. Subnautica. Wreszcie trafia do mnie wydanie na PlayStation 4. Uwielbiam tą grę, kocham. Sleeping Dog. Wydanie na PlayStation 4 to fajniejsze, ładniejsze. Fajne. Jeżeli lubicie GTA, to taki spin-off trochę, nie? Call of Duty Modern Warfare. Nie mogę się doczekać. To znowu od tego Niemiec, od tego kolesia. Ponoć super. Ponoć powrót do serii. Gra kolekcjonerska. Everblue. Jeszcze dwójeczkę muszę dopaść, ale jestem podekscytowany, że jest. Fighting Fury, gra z najgorszą okładką, jeszcze przeze mnie nie włączona od Midasa, ale pewnie jest źle, pewnie jest bardzo źle. Ace of the Sky, gra, gdzie latamy samolocikami, też Midas. Wormsy 4, Mayhem, pamiętam zawód, kiedy włączyłem ją na komputerze kiedyś, ale z lumpa wziąłem. Hot Wheelsy na PlayStation 3. Oczywiście, że wziąłem, jak zobaczyłem w lumpie. Dwie części Nemo na Game Boy Advance. Special Force na Game Boy Advance. Podróba Metra Slaga, bardzo fajna. Donkey Kong Country. No, szukam jeszcze pozostałych części. O kurczę. SMS-y. Lady Sia. To jest Metroidvania. Taka, nawet fajna. Fantastyczna Czwórka na Game Boya. Planeta Małp na Game Boya. Lubię takie rzeczy na Game Boy Advance. Okinawa Rush. Bardzo, bardzo chciałem ten tytuł. Taki beat'em up na parzanka z fajną grafą. Vampyr. No niestety ten, nie? Odbiłem się, a chciałem, żeby mi się podobała. Agatha Christie. Po raz kolejny. Chyba wszystkie już mam. Victor Vran z wszystkimi dodatkami. To jest taki Diablo, ale fajna gra, jak nie graliście, to spróbujcie. Za grosze w sklepie. Mad Runner. Pamiętam, że to był Black Friday i ona była chyba za 20 koron w ogóle z ramową przesyłką. Dobra cena, taką lubię. Man of Madden. Kolejna gra właśnie z serii Dark Picture. Xboxy w ogóle są super tanie tutaj. Rime? Nie wiem, jak się to ładnie wymawia, ale pamiętam, że myślałem, że to jest podróba Zeldy, ale nie jest. Fajna gra. A Adam's Venture. Bardzo szukam gry tej, właśnie z tej serii na PlayStation 3, ale jeszcze nie mam. Metro Exodus. No szukam jeszcze tej wersji takiej gold, nie? Ze wszystkimi dodatkami. Uwielbiam tą grę. 10 na 10. Chaos Child, moi kochani. Visual novela. Sexy Brutal. Gra o podróżowaniu w czasie i to jest taka edycja z soundtrackiem, więc zawitała do mnie. Indivisible, że tak jakby niewidzialne, ale jakiś taki spin, taka metroidvania, może być. Hunting and Extravaganza, Extravaganza, Wonder Boy Collection, jeżeli jesteście kolekcjonerami, to właśnie tę edycję chcecie kupić, bo to jest strasznie dużo wersji tej gry. Horizon Forbidden West, tak się składa, że tutaj w jednym sklepie była promocja i kupiłem ją prawie jak za darmo. Mrs. Explosion Man. Część druga, poprzednia była na Xboxa 360. Ja bardzo lubię te gry z Limited Run'a. Atelier Sophie 2. Chyba zrobiłem preorder nawet tej gry. Jeszcze nie grane przeze mnie te ateliery i pewnie nie będą nigdy grane. Atelier Ryza 3. Akurat w jedynkę grałem i mi się podobała nawet. Nie jest taka aż zła. Sonic Lost World. Na Wii po niemiecku. Nintendo Land. Też po niemiecku, wszystko od tego, po niemiecku edycję, wszystko od jednego kolesia, bo były praktycznie za darmo, nie? Tam po parę koron. Mam nadzieję, że podobał Wam się takie streszczenie, szybki materiał, gdzie po prostu chciałem pokazać Wam, nadrobić zaległości. Trzymajcie się cieplutko. Natalia, powiedz, do widzenia. Do widzenia. Pozdrawiam cieplutko wszystkich. Ciao. Poza z góry.